Och my god! Nagroda ze świetna. Och my god! Diablo! Miodzio! Och my god! 50 pakietów! Ukończ zawołczek tajemników. 50 pakietów i król lisz! Dobra, moi drodzy, więc lecimy szybko przez prolog. Pozwolę sobie skipować, bo tutaj niczego ciekawego nie ma. Wiem, bo już grałem. Haha, hashtag szpan. Ale postaram się wyjaśnić, o co chodzi, tak na szybkęsa. Mam zamiar zrobić wszystko, co musisz wiedzieć o najemnikach w 5 minut. Problem z zrobieniem takich filmów jest taki, że potrzebne niego 5 godzin zazwyczaj. Więc tak, mamy dwóch najemników swoich. Ten ma 3 ataku, 11 życia. Ten ma 1 ataku i 9 życia. I każdy z najemników ma 3 umiejętności. Tutaj mamy na przykład z ataku wroga cios kończący, powrót 10 zdrowia temu... przywrót 10 zdrowia temu najemnikowi. Czyli co robimy? Jak sobie wybierzemy to, to ten najemnik zaatakuje w tego szczura i zada mu 3 obrażenia, bo tyle ma ataku, ale sam też otrzyma 2 obrażenia, bo jak się atakuje, to postać, którą atakujemy, oddaje nam obrażenia. Tutaj, dla przykładu, mamy zadać 4 punkty obrażeń. I jak zadamy 4 punkty obrażeń, to już taka rzecz się nie wydarzy, ponieważ zadajemy... Cholera, nic nie pasuje. Welcome to the family. What the fuck? A, okej. Okay. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie w gronie subskryberów. I tyle mogę powiedzieć. Dzień dobry. Podczas walki najemnicy automatycznie używają przygotowanej zdolności, zniszcz wszystkich wrogów, aby wygrać. To jest chyba prosty schemat. Tutaj dostaliśmy, bo atakujemy, on strzela, to nie dostaje. Proste, proste. On też dostał i on też dostał, bo zaatakowali w tego, co ma 3 ataku. Proste, proste. Zdolności atakujące umożliwiają prowadzenie walki bezpośredniej. Uważaj, ponieważ przeciwnik również zada ci obrażenia. Innych zdolności można używać bezpiecznie z dystansu. Czyli to wszystko, co mówiłem przed chwilą, tutaj było właśnie napisane. Nie wiem, dlaczego ja to mówiłem przez 5 minut, a to było napisane to w 2 zdaniach. No ale cóż. Tak to już jest. No i on, z racji tego, że ma jak zabije kogoś atakiem, no to leczy, się leczy, to się wyleczył. No i mamy pierwszy level tutaj. Każdy level daje jakieś statystyki, nie każdy daje atak. Co ciekawe, i nie każdy chyba też daje życie, z tego co pamiętam, chociaż może mi się wydaje. W sensie, rosną statystyki przy każdym levelu, ale nie każdy daje to i to, co było widać zresztą. No i normalnie chyba na 5 postać zdobywa drugą umiejętność, nie wiem dlaczego tutaj zdobyła na 2, ale każda postać ma 3 umiejętności, jak wyleweluje się na 5 i 15, to dostaje 2 i 3. Witam w gronie subskryberów, dziękuję, dzień dobry, się mandereczko. Lecimy dalej. I mamy teraz co? Kolejność przebiegu walki zależy od szybkości. Wpierw działają zdolności z niższą szybkością, w przypadku identycznej szybkości kolejność jest losowa. Bum. I teraz sobie możemy zobaczyć... No nie, nie możemy, przepraszam. Normalnie możemy. Tutaj mamy skilla, który ma szybkość 6, czyli najpierw działają 1, 2, 4, 5. Przed tą umiejętnością, a jeżeli jest 6, to się losuje kto atakuje pierwszy. I tutaj mamy 5, czyli najpierw ona zaatakuje, a dopiero potem on zaatakuje. Easy, easy. Czy w sumie też ona, bo to ona. Jest strzał, strzał. I jest plomba. No i to tyle. A tutaj była umiejętność z prędkością 8, czyli po tych dalszych się wydarzyła. Normalnie zapisane, co oni używają i widzimy prędkość, ale tutaj akurat nie ma. Trudno się mówi. Weźmy tutaj, zróbmy to samo, żeby ich zabić. Mam 500, a potrzebne 900. No to sobie zarobisz, będziesz miał 900, no co za problem. Nie rozumiem. No, normalnie możemy tak zrobić. Dobra, tutorial zrobiony, stage drugi. Tutorial chyba składa się z 4 tych etapów, jeżeli dobrze pamiętam. Że mogę pokazać, jak się levelują, no dobra, mniejsza z tym. Dobra robota, zwerbowałam kolejnego... Tak, nie wiem, kogoś tam dostaniemy. Nie jest takie super istotne chyba w tym momencie. Chociaż tutaj chyba będzie o... w kółku damage'u, tak? Tak. Najemnicy mogą zadawać sobie podwójne obrażenia. Czerwoni zadają podwójny damage zielonym, zieloni zadają podwójny damage niebieskim i niebiescy zadają podwójny damage czerwonym. Proste, proste. Więc tutaj mamy możliwość zaatakować w tego i zadać 6, bo mamy 3 razy 2, albo zaatakować w tego i zadać 3, no tak na logikę lepsze to. Natomiast zielona
czy zielone postacie zadają więcej niebieskim, czyli możemy tutaj klepnąć na przykład za 4 w tego, znaczy przepraszam, za 8 w tego, albo klepnąć tego i tutaj zadabyć 4 i tutaj zadabyć 4. No na logikę to się bardziej opłaca. Tutaj mamy niebieską, niebieska zadaje czerwonym, więc dla obydwóch postaci jest neutralna, ale ona ma fajną umiejętność, która zmniejsza atak, jest dosyć szybka, więc możemy sobie rzucić na tego. Jak ten nasz jełob zaatakuje w tego, no to dostanie zwrotnie tylko jeden damage, a nie 3. Proste, proste. Pyk. I on zginie i tyle. I czy tutaj możemy sobie zobaczyć umiejętność? Nie możemy, dalej. Dobra, tutaj już temat dosyć prosty, więc zrobimy tak. Siema Nero. Czy macie jakieś pytania w związku z zasadami? Wydaje mi się, że raczej nie powinno być żadnych. O Jezu. Ale jak macie, to możecie dawać. Na mobilkę ma być po 3 godzinach dostęp. Czyli o 22, jakby ktoś miał problemy z matmą. A Jana dostała tylko żyćko, nie dostała ataku, nie? I tak się najczęściej dzieje. Szybko i skutecznie. Masz szczęście. Kolejny najemnik chce dołączyć. O, teraz dostaliśmy garmasza piekłorycza. Widzisz ten klejnot nad głową twojego celu? Tak. To kluczowa informacja. Dawno zacząłem ten tryb? We wtorek chyba. Można spodziewać się więcej zbrojnych. W tej bitwie może być więcej zielonych ziomków, nie? Nie do końca wiem, znaczy to się przydaje, jak macie drużynę na przykład, że macie czerwonych i zielonych, no to wiecie w co iść, ale nie jest jakieś super istotne. W walce może brać udział jedynie jednocześnie tylko 3 najemników, pozostali czekają w rezerwie. Czyli mamy 6 najemników w startowej drużynie i wystawiamy sobie na początek 3. No tutaj mamy 2 zielonych typów, no to co chcemy? No chcemy oczywiście czerwonych, bo czerwoni dobrze im klepią damage. Możemy wystawić niebieskich, niebieską, ale co wiemy? Wiemy, że zielone zadają niebieskie podwójny damage, więc to bez sensu. Więc gramy też zieloną. I ona trafi tutaj sobie, do schowka. To jest trochę nudne, bo to się zawsze tak animuje. Natomiast sobie tam będzie czekać. I my sobie tutaj wjedziemy w tego gościa. Zaatakuj wroga, cios kończący, otrzymaj 5 ataku. Czyli jak on kogoś zabije, to automatycznie dostaje podwyższony atak. Więc robimy sobie tak. No i tutaj już nie ma sensu klepać tego, lepiej klepnąć to, dlatego że oni zabiją tego ziomeczka. Nowy sług. Dziękuję za subeczka. U89 plac. Welcome to the family. O. Welcome to the family, my friend. Zastępuj pokonanych najemników oczekujących w rezerwie. No to tam wiadomo, jak jeden zginie, no to jeżeli mamy jeszcze tych, to możemy sobie ich wstawić. I tutaj robimy to samo, boom. Execute, nara. To co dostałem 100 pakietów na start? Za wpisanie 2 kodów, które dzisiaj będę rozdawał. I tutaj mamy bufy. I tutaj też mamy bufka. Kariel na 4 levelu dostała. Nie wiem dlaczego na 4, wydawało mi się, że wszyscy dostają na 5. Może do początkowej postaci dostają wcześniej. Tutaj mamy prowokację poziom 1. I to wszystko. I teraz idziemy do bossa. Tam są na miejsce i załatw ich. Dobra. Pan boss, czyli pan Hogger. Będzie szybki Erdol. Będzie czy nie będzie? I jak jesteśmy na takiej wyprawie, jak postać zginie, no to już jej nie możemy zagrać, to jej nie wskrzesimy albo na następnej wyprawy. Musimy z tym jakoś żyć. Czy ten podwójny demen na naszego miniona liczy się, jak my atakować będziemy? Liczy się zawsze. Nieważne co robisz. Wreszcie mamy możliwość zobaczenia. I tutaj wiemy na przykład, że pan Gnoll z Wodnołapych... Jak to jest po angielsku? Rzuca bronią, znaczy używa umiejętności rzut bronią, która ma 4 speeda, daj w tej turze cały swój atak innej postaci, czyli będzie ten ziomeczek, czyli wyżer, miał cały atak tego ziomka, czyli możemy co zrobić? Możemy naklepać temu ziomkowi, bo on będzie bez ataku, tutaj sobie zmniejszymy, tutaj sobie zmniejszymy atak temu Hogerowi, on dostanie minus 2 teraz, dostanie plus 2, czyli będzie miał 3, ten ma 0 i klepiemy tego, bum bum bum, szakalaka i tyle. I robimy, zobaczmy, a nie, tutaj jest atak.
A nie, przepraszam, to jest przyzwanie Gnola. A tu jest zadaj 4 obrażenia. Ale i tak robimy tak i tak. I nawet zrobimy tak. Co nam to da? Da nam to, że go zabijemy, chyba że on przyzwie prowokację, bo nie pamiętam, czy ten Gnol miał prowokację, czy nie. A to jest fajna synergia. Ona obniżyła im atak, a oni dostali damage zwrotnego, nie? A tamten nie zdążył nawet przyzwać tego swojego jełopa. Bum, 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 bum. I tutaj mamy podobnie fajną sytuację. Ona umarła, więc nic nie zrobiła. No ale nasi chłopcy dają radę, że tak powiem. Plomba, 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 plomba. Nara. To jest z komputerem. Czy pozycjonowanie swoich stronników ma wpływ na walkę, tak? Chociażby Corneliusz Rome ma coś takiego, że dostaje prowokację i leczy dwóch bocznych stronników. I tutaj za pierwszy dzień w pracy dostajemy dwa pakiety pierwsze. No i nasi stronnicy wylewelowali, ataku nie dostali co prawda na tych levelach, ale dostali więcej życia. To jest dosyć normalne, bo tego ataku dostają stosunkowo mniej. Xyrella na czwartym poziomie odblokowała umiejętność kolejną. A może to na czwartym poziomie odblokowują tę umiejętność, nie na piątym, coś mi się popaliło. No i teraz po skończonym takim rajdzie PvE, bo to jest rajd PvE, znaczy wyprawa PvE bardziej, czy potyczka, czy jakoś tak, dostajemy nagrodę. W nagrodę dostajemy... W tym przypadku do postaci, które mamy, ale w późniejszych etapach każdy stage ma swoje własne tokeny chyba. Tak mi się wydaje. Nie jestem pewien. Takie życie, taki rap, w nim zawarte jest wszystko, przyjdź do nas na boisko. A tutaj jest hardcore, a nie disco. I to jest wioska. To jest, proszę państwa, wioska, w której wszystko robimy. To miejsce może stać się sercem twoich działań. Mamy dość materiałów do wzniesienia nowej... Większość rzeczy w tej wiosce jesteśmy w stanie stworzyć za darmo, ale jest kilka rzeczy, które trzeba zapłacić goldem. Łącznie chyba się płaci za to 900 golda. Nie jestem pewien, czy 900, czy 400, czy koło tego. Nie jest jakoś dużo, jest to bezsensowne, bo mogłoby to być wszystko za darmo, nie wiem po co ten gold. Ale jak jest tak, jak jest, no to trudno się mówi. Pierwszy budynek, jaki odwiedzamy sobie, to karczma. W karczmie mamy kolekcję naszych kart. Czyli mamy m.in. Tyrandę. Dzięki którym możesz ulepszyć jego zdolności. I każdy bohater ma swoje własne coiny. To jest to, co przed chwilą dostałem, nie? Dostałem 3 do Tyrande, Kariel i do Xyrelli chyba. I każda postać będzie miała swoje monety. I tymi monetami ulepszamy ich umiejętności zarówno, jak i przedmioty. I na przykład tutaj, jak mamy tajemną salwę, wybieramy sobie to. I nam pokazuje, że kosztuje to 50 monet. I jak sobie to ulepszymy, to zadaje zamiast 2-4 damage'u. Pum. Easy peasy, lemon squeeze. Mamy ulepszoną umiejkę i tyle. To sobie odblokowujemy na poziomie 15. I to jest ogólnie... A, Diablo. O, widzicie, na 5 i 15. To nie wiem, dlaczego to się szybciej odblokowało. I tutaj mamy też pokazane, ile nasze postacie mają tych monet poszczególne. Tu na przykład mamy 35, więc jeszcze nie możemy tego upgrade'ać, nie? Proste, proste. I no w tym miejscu tak na dobrą sprawę, to jedyne co robimy, to możemy sobie przeglądać naszych ziomeczków, robić z nich drużyny, no i właśnie upgrade'ować to oraz wybierać itemy. Itemy się odblokowuje w różnych rajdach, czy tam w wyprawach, albo w bounties'ach. I to jest na chwilę obecną w tym miejscu wszystko, więc nie będziemy sobie tutaj... Nie można narzekać. Powinieneś postawić tablicę informacyjną, żeby wszystko było... Eberald odnowił subskrypcję. Dziękuję za subeczka i witam w grupie subskryberów. Spoko, na pewno dostaniesz. Dajemy sobie obozowisko. Obozowisko jest chyba najbardziej istotnym miejscem, tak mi się wydaje. Bo tutaj dostajemy daily questy i dostajemy... I odwiedzają nas nasi najemnicy, którzy dają nam zlecenia. To jest trochę niezrozumiałe, szczerze powiedziawszy, na pierwszy rzut oka, ale później chyba jest dosyć proste, jak mi się wydaje. Będą prosić o pomoc w zadaniach. Tutaj mamy na przykład samouczek 1, co za dzik. Wyrusz do pustkowia i ukradł zlecenie na zdziczałego kolco zwierza. I to jest quest od ziomeczka. To jest quest od ziomeczka, czyli od Garrosha. I za to dostaniemy pakiet i rokarę. I teraz budujemy sobie punkt podróżny. To jest myślę, że drugi albo trzeci w kolejności najważniejszy. Znaczy, w sumie to może arena PvP jest ważniejsza trochę. Transportu organiczny przecież nie. Ale ten... Dobra, portal będziemy mogli dopiero później postawić. Dostajemy przy okazji mełka Gromiło. Dobra. Teraz tak, jak tutaj macie zlecenie wyrusz do pustkowia albo coś tam, to macie wyruszyć do pustkowia. Jest póki co są 4 krainy, trochę mało, tak szczerze powiedziawszy. Są pustkowia, Spaczodaknieja, Zimnozdrój i Czarna Góra. Welcome to the family.
Dzień dobry, dziękuję bardzo serdecznie za subeczka. Więc wyruszamy sobie na pierwszą naszą wyprawę na zdziczałego kolco zwierza. I tutaj mamy nagrody pokazane. Nie jestem do końca przekonany. O, nie, jestem jednak przekonany. Każdy z tych rajdów ma inny zestaw tokenów, które daje, czy tam coinów. Więc jeżeli na przykład macie... przykładowo... macie Skubasa i chcecie go wylevelować, to klepiecie se w kółko to, żeby dostać token do Skubasa. Tak przynajmniej to na chwilę obecną wygląda. Chociaż tych tokenów leci jak oszalały, więc myślę, że to nie jest jakiś duży problem. Może gdzieś tam w późniejszym late game'ie. Zaczynamy zawsze od obozowiska. Zobacz listę zadań. W sumie to nawet nie wiem, do czego to służy. Aha, to jest chyba po prostu taki ten mark. Idziemy sobie w górę do naszego bossa, nie? Pierwsze jest jakiś tam, jakaś taka walka. Jak dzień mija? A, spoko, spoko. Ja mam pakietów do rozdania? 300. Nie, 360 chyba. Dobra, są zieloni, no to na zielonych stawiamy oczywiście czerwonych, bo czerwoni zadają podwójny damage. Zieloni zadają podwójny damage niebieskim, więc nie stawiamy ich, bo oni szybko zginą. Postawimy sobie Tyrandę. Tutaj warto zwrócić oczywiście uwagę na umiejętności, na przykład Agonia daj wszystkim kolco zwierzom +1/+1. Daj wszystkim kolce zwierzom i daj wszystkim kolce zwierzom. Więc im więcej ich zabijamy, tym jest trudniej. W związku z czym my sobie klepniemy to. Klepniemy sobie to i klepniemy sobie to. I będziemy trochę liczyli na farta, że nam padnie tutaj i tutaj strzał. No nie padł, więc jest trochę lipa, bo oni dostali buffa. Ale chyba nic wielkiego się tu nie stanie, tak myślę. Raczej się nie wydarzyło. Ona się może wyleczyć, on może zaatakować, a tutaj możemy dać tak. Żeby jak najszybciej zaatakowała, bo on tam miał trójkę, więc... Pyki nara. Skoro grasz od wtorku, to rozumiem, że masz wyrobioną opinię na temat tego trybu. No mam. Losowo będziesz rozdawać pakiety? Nie, tym, którzy najwięcej donate'ów płacą. No, dostaliśmy jakieś tam levele. I tyle. Skarby są zachowywane tylko na czas jednej mapy, ze zleceniami. Skarby można znaleźć po każdej walce. Te skarby są ciekawe, powiedzmy. Tylko problem jest taki, na początku mnie to strasznie raziło, później to się trochę zmienia. Ale tutaj, jak sobie popatrzycie, to macie pierwszą walkę, drugą walkę, trzecią walkę, chyba i bossa, nie? Więc te skarby mają teoretycznie nie za wielkie znaczenie. Później tych walk jest więcej, bo jest chyba 6, przynajmniej ja do takiego etapu doszedłem. Nie wiem, czy później jest na przykład 10, nie? Bo jeżeli jest 6, to one nie mają aż takiego znaczenia, aczkolwiek w niektórych tak faktycznie odmieniają grę. Na przykład to jest bardzo dobra umiejętność, działanie pasywne, oślepiający blask trafia również sąsiadów w celu. Teraz zobaczycie, jak to działa. Tutaj widzimy, że mamy albo czerwonych więcej, albo zielonych więcej. Nie jest to dla nas jakieś super znaczące w tym momencie, więc pójdziemy tu. Ale jak w to grałeś od wtorku, klucz do bety dostałeś? No. Nawet w sumie dwa klucze, tak szczerze powiedziawszy. Jest zielony, więc gramy czerwonych. No i zagramy sobie Xyrellę. Mimo, że zielony zadaje jej podwójny damage. Ale dlatego, że Xyrella jest teraz podporą naszych wypraw. W tym momencie będzie niszczyć wszystko dosłownie. Bum. I zobaczcie, co się stanie. Raz, dwa, trzy, wygrałeś ty, nie? Bum. Nie ma ataku. No dobra, akurat ten dostał. Więc ta umiejętność na Xyrellę jest mega, mega sztosem. Dobra, tutaj coś dostajemy. Nowa zdolność, garaż wylewelował na 5, dostaje zadaj 2 punkty obrażeń wrogowi. Jego następna zdolność ma karę 2 do szybkości. To jest takie ses, szczerze powiedziawszy, nie widziałem większej przydatności tego. I teraz tak, Tyrandy dostaje skarb, czyli tam taką umiejętność. Obrażenia mocy tajemnej +1. To jest na przykład fajne kombo, jak macie Mełko, bo Mełko wtedy też ma obrażenia zwiększone. Zdolności tego najemnika mają z premię do szybkości, to też jest spoko, zadaje 5 punktów obrażeń losowemu wrogowi początek gry. To są lepsze. Weźmiemy sobie to, bo wam pokażę przy okazji jak działa to w porównaniu z Mełkiem. Bo to też jest warte zapamiętania, tak myślę. Tu mamy dwóch niebieskich. Jaki kolor zadaje podwójny damage niebieskim? Czat, kto szybciej odpowie, ten wygrywa nagrodę zdechłego żółwia. Zielony, brawo! Brawo, dokładnie tak.
Zielony zadaje damage podwójny, więc gramy przede wszystkim Tyrandę. A że Tyrandę dostała miejkę, no to sobie zagramy Mełką. No i tam sobie to rzucimy Kariel, niech będzie. A nie, przepraszam, nie Kariel. A nie, nie da się cofnąć, okej. Okay. To trzeba się zastanowić wcześniej. W sumie to ty Xyrelę powinienem, ale mniejsza z tym. Dobra, to jest faza dowództwa, kończymy fazę dowództwa, przechodzimy... Nie, przepraszam, to jest faza rozstawienia, to jest faza dowództwa. I teraz tak, Tyrandę daje plus 1 do mocy, tajemnej, więc to zadaje po 5. I Mełko też dostaje tego buffa, w związku z czym on też zadaje plus 1 więcej, nie? Więc zadaje po 3. A to jeszcze możemy sobie tam gdzieś rzucić. Nie wiem, czy tutaj się w ogóle... Nie, no coś się może wydarzyć chyba. Nie wydarzy się. Pyk, pyk. Nara. Czy robiłeś kiedyś, bądź kojarzysz jakiś kurs na teologię, psychologię, filmoznawstwo? Nie. Nie widziałem takich kursów. Najlepiej, żeby były certyfikowane, to tym bardziej. Czy będzie dzisiaj ustawka? No nie, no nie będzie. Tutaj mamy skarb dla Xyreli. Możemy dać swoim ludziom plus 1, plus 2. Kogo ja mam z ludzi? Mam Kariel, Tyrandę, Mełko, Xyrelę i Gromasza. Czyli tylko je ona dostaje. Gdy wróg zada obrażenia temu najemnikowi, zadaje 1 obrażeń wszystkim stronnikom. To jest całkiem spoko. I zmniejsza otrzymywane obrażenia o 1. To też może być, ale weźmy sobie to. Dobra, mamy zliczałego kolce zwierza i elo. Do jakiego poziomu można levelować tych najemników? Albo 30, albo 50. Ale nie jestem pewien. Dobra, tutaj sobie gramy znowu Tyrandę i znowu tego wariata. No i zagramy sobie Xyrelę, bo to w sumie dobre połączenie. Dobra, kończymy fazę pierwszą, przechodzimy do fazy dowództwa, czy tam dowodzenia. Zobaczymy sobie, co on robi. Zadaje 3 damage'u, czyli whatever. Zadaje 8 damage'u zadaje 8 punktów obrażeń wrogowi z najwyższym zdrowiem. Czyli no w sumie też whatever. Strzelamy obszarową. Bum. No w sumie Xyrella się trochę nie przydaje, bo te postacie nie atakują za specjalnie. Więc jej umiejętność obniżania ataku nie ma tu większego znaczenia. Dobra, o tym nie pomyślałem. Bum. Może teraz będzie atakował ziomeczek? Gdy ten najemnik zostanie zaatakowany w tej turze, zadaj 2 punkty obrażeń wszystkim wrogom. No cóż mogę powiedzieć. Przywróć 5 punktów zdrowia. No nie będziemy się tym za specjalnie przejmować. Może sobie wyleczymy jednak, może sobie wyleczymy Tyrandę. Więc damy tam healka. Niech ma healka. A w sumie to było zaatakuj, no tak. Zwróćcie uwagę. No i chłop leży. W ułamku sekund strzał. Wbijam na bombsite, a. Nara. Kiedy na telefon wyjdzie? O 22. Odcinek jest nagrywany? Nie, no po prostu wam tłumaczę, co się dzieje w tej grze. Dobra, możemy nie klepać wszystkich, jak został nam jeden, możemy go po prostu zabić. No i to jest kolejny rajd, to już jest oficjalny taki, powiedzmy, oficjalna wyprawa. I tutaj dostajemy te tokeny, które tam były na początku, plus jeszcze Mełko na 5 levelu dostaje, zadaj 4 punkty obrażeń, otrzymaj obrażenia mocy tajemnej plus 1. I to się właśnie bardzo fajnie z Tyrandę kombi. To tak odpowiem. Dobra. Tutaj niestety mamy taką animację, bo Blizzard kocha animację, więc musi się to przeanimować. To jest fascynujące za setnym razem. I dostajemy te coiniki, nie? I możemy sobie ewentualnie zobaczyć, czy kogoś w tym momencie możemy upgrade'ować. Nie będziemy tego robić, bo nie jest to najważniejsze. Dobra, teraz dostajemy Rokarę. Oj, przetrenowałem. Teraz dostajemy sobie z tego questa Rokarę, odbieramy. Dostajemy też pakiecior. I Rokara. I teraz tak, zbuduj wóz kupca, następnie zdobądź i otwórz pakiet najemników. Bum. I to jest coś, co mnie ciekawi, bo w tej becie, do której ja miałem dostęp, nie mogłem tego kliknąć. Jestem ciekawy, czy tutaj będę mógł. Mogę. Czy można kupować pakiety za golda? Odbierz prezent powitalny. Dobra, dostajemy pakiet. Okej. Okay. Za 5 euro można sobie kupić najemnicy zestaw powitalny. Jeden losowy legendarny najemnik, który pomoże ci w rozpoczęciu przygody, 10 pakietów, to wydaje się worth it. I tutaj możemy sobie kupować normalnie paksy za golda. Okej.
Czyli jest spoko, bo jeżeli ktoś chce w to grać, to zdobywa se golda i se kupuje to pakietek głównie. To mi się podoba. Zestaw premierowy. Zestaw premierowy już się tak nie opłaca. To myślę, że jak ktoś chce se kupić, to może se kupić w ciemno. A jak ktoś chce se kupić pakiety za golda, no to też se może kupić pakiety za golda. Boże, jak to się robiło? Da się tego zwiększyć? Czy da się normalne pakiety kupować hurtem? No nie cholery. Dobra, co mamy zadanie? Zbuduj i zdobądź pakiet. Okej. Okay. Tworzymy sobie na razie jeden, bo chcę nagrać osobny opening, więc na razie tego nie będę otwierał. Każdy pakiet wygląda tak. Nie wiem w sumie czy każdy. W każdym pakiecie na pewno jest bohater i są 4 tokeny. Nie wiem czy może być 2 bohaterów. Nie wiem czy może być skin na przykład zamiast bohatera, ale na pewno tak to wygląda. I teraz co ciekawe. Przecież kurde, nie wypada tego teraz powiedzieć. Tych tokenów, tych coinów, przepraszam, wypada dosyć sporo. I jak ja otwierałem na becie, to dosyć często dostawałem legendarne i epickie tokeny, nie? Więc to nie było tak, że tokeny do legendarnych postaci wypadają raz na ruski rok. Wypadały dosyć często, bo otworzyłem tam, nie wiem, z 20 pakietów i w większości pakietów, w dużej części były te legendy. Okej, spoko. Spoko. I teraz tak, jeżeli macie coiny, to nie jest tak, że mając 77 coinów do Kurtusa, musicie, przepraszam, nie jest tak, że macie 500 coinów i czekacie, aż ten Kurtus wam wypadnie, możecie z tego stworzyć za 100, nie? Więc jak wam się te coiny zbierają, to po prostu tworzycie tych ziomków, nie? Nie wiem, czy to się opłaca, raczej bym się z tym nie spieszył. Bo jest spora szansa, że on wypadnie w końcu z pakietu, tak przynajmniej myślę. A bez sensu tracić coiny, które można wykorzystać do upgrade'owania kart. Dobra, co my tutaj mamy? Dostęp do wiadomości, to jest whatever. Witamy wśród najemników, pokieruj posiadaniami legendarne bohaterów. Okej. Okay. O, tutaj są jakieś rzeczy ciekawe. Groza nadciąga do karczmy. Zdobądź władcę grozy w trybie tajemnicy i podziwiaj jego szeroką gałę portretów. Odwróć tego wetrowca po oblicze. Nie wiem od czego zależy ten taki kolor z ramek, to szczerze powiedziawszy raz pierwszy widzę. Więc nie mam pojęcia. Nie wiem czy to są jakieś skilly czy coś. Dobra. Tutaj możemy... Aha! Tu jest skin do Rome. Jak widzę przynajmniej. Pierwszy raz to chyba widzę, albo nie zwróciłem na to uwagi. Dobra, no i teraz tak na dobrą sprawę skończyliśmy tutorial Piracy Drzwi. Tutaj wiemy już co sobie wybudowaliśmy. Tutaj musimy sobie zrobić coś tam, żeby odblokować kolejne budynki. No i mamy też rzeczy do wykonania, czyli mamy 2 zlecenia. Zadaj 55 obrażeń stosując zdolność odmrożenie, czyli musimy sobie Lich Kinga wziąć. Albo oślepiający blask i ukąd żywiołaka na pustkowiach. No to co robimy? Skoro musimy zrobić takie, no to robimy sobie drużynę, gdzie będzie Lich King, którego dostaliśmy z pakietów. Więc wyrzucamy sobie... Wyrzucamy sobie to i wrzucamy sobie to. A, tutaj miałem coś napisane. A, o, widzicie, to są portrety, nawet nie wiedziałem o tym. Tego w becie nie było. Czyli możemy zdobyć taki portret podstawowy, taki albo taki, nie? Boom. No, może być. Tego nie wiedziałem. Dobra. Tutaj sobie patrzymy. Odślepiający blask i odmrożenie. No to idziemy na pustkowia i będziemy klepać. To jest do wyklepania. Zderzaczek, maseczka czy błotniczek. Działa już ten tryb? Nie. To wideo. Bum. Jak farmimy sobie te podróże, to ilość tych coinów spada, czy cały czas jest taka sama? Chyba jest taka sama, ale nie wiem, bo nie sprawdzałem. Dobra, i teraz co wiemy? Wiemy, że musimy nią naklepać, więc dajemy sobie je,
o tak najprościej. I AMB o OK1 in. Welcome to the family. I tutaj możemy sobie klepnąć zieloną postać, bo są dwie niebieskie, czyli zielona będzie zadawać podwójny damage, więc sobie weźmiemy to. Witam bardzo serdecznie, panie Brooklynie, w gronie subskryberów i dziękuję bardzo serdecznie za wspieranie kanału. Siemanero. Dobra, ona musi oślepiającym błyskiem klepać damage, więc nie klepie, może dlatego. On ma odmrożenie 1. Zaatakuj wroga, zdolność, której użyje w tej turze, ma na stałe karę 1 do szybkości. Której użyje w tej turze. No dobra, tylko że to jest wolne. Bardzo wolne. Dobra, zużyjmy se tam. No i tutaj lecimy z obszarową, nie? Bo to zawsze 4 i 4, a nie tylko 4. Plombeczka. Plombeczka. No i nasz liczkink się szybko wyłoży. Boże, nawet nie zdążył zaatakować, jaka bieda. Dobra, to weźmy, dajmy rokarę. Dajmy rokarę, bo jeszcze jej nie widzieliśmy w akcji. Okej. Niestety Lich Kingiem nie zrobimy zbyt wiele, no bo zdech. To będzie trzeba poczekać. I teraz to jest bardzo istotne. Bo tak jak widzieliście, tylko cztery postacie brały udział w kombacie, nie? I pojawia się pytanie, ile postaci dostanie doświadczenie. No wszystkie. Tak. Tak to będzie. Wszystkie dostają. Siemandero, siemandero. I teraz mamy znowu jeden skarb. Twoje postacie z przymierza mają plus 2, plus 3. Z przymierza kogo mamy? Mamy Xyrellę, mamy Mełko, mamy Tyrandę. Rokara, Lich King, nie wiem, czy Lich King jest z przymierza. I Kariel. No, czyli mamy dwie postacie, cztery postacie. Elfów chyba zbyt wiele nie mam, tak mi się wydaje. A to jest badziewne, nie wiem, po co to się w ogóle używa. Tutaj w tych przygodach, czy w tych wyprawach, potyczkach, jak to nam się nazywa, mamy różne rzeczy. Tutaj mamy na przykład premia obrońcy. Wszyscy obrońcy z obu drużyn otrzymują losową premię. Czyli jak sobie to wybierzemy, nie wiem, czy jest podgląd tego, chyba nie ma, i klikniemy sobie, to początek gry daj wszystkim obrońcom prowokację. To taki smaczek. To jest takie... Nie, mi się, szczerze powiedziawszy, to nie za bardzo podoba. Jakie kolory biją? Czerwony, zielony, zielony, niebieski, niebieski, czerwony. Tutaj mamy dwóch ziomeczków zielonych. No to jakich kolorów nie dajemy? No oczywiście niebieskich, no bo niebieskie dostają oni w pierdziel. Czyli damy sobie Kariel. O panie, panie Dawidzie, no to zapraszam bardzo serdecznie, chętnie flaskę postawię. Chyba jeszcze nawet jakąś lodówce mam. Dziękuję za zubeczka. Dzień dobry, się mandereczko. Dobra, ekipujemy pierwszą fazę i teraz tak, tu już nie ma przelewek. Bo tutaj są postacie, które mają dużo ataku. Więc trzeba je wszystkie powybijać. Więc zaczniemy sobie od tego. Nie pamiętam, co ona robi. Co ty robisz? Zaatakuj wroga, jeżeli kontrolujesz innego orka, najpierw otrzyma jeden ataku. Okej, to jest whatever, jeden wielki. Ale może zaatakować tego. Dobra. Zresztą nie, w sumie to bez sensu trochę. No dobra. W momencie, w którym ona miała zaatakować tamtego, a tamten zginął, co ona zrobi? Zaatakuje innego losowego oczywiście, to nie tak, że skipnie. Dobra, pum 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 pum, nara, koniec. Jak się ten tryb podoba? No mi się podoba bardzo. Ja się tam wciągłem dosyć mocno, jak w niego grałem. To jest PvE. Działanie pasywne, 2 plus 1 oraz furia wichru. Twoje postacie z hordy mają plus 2, plus 3. Dobra, weźmiemy to w sumie. Nie wiem. No to i tak jest końcówka, to nie ma znaczenia. A PvP sprawdzałeś w ciągu tego tygodnia? Nie, bo nie mogłem nigdy znaleźć żadnego ziomka. A jak PvP wygląda? Dokładnie tak samo. Tu mamy niebieskich, czyli kogo nie chcemy? Nie chcemy czerwonych, ale chcemy za to zielonych. Więc gramy to, gramy to. Możemy sobie zagrać tego wariata. Przykładowo. I teraz zrobimy tak. Plombeczka. A w sumie orka mogłem tam rzucić. No dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak. Tutaj lepiej byłoby, gdyby najpierw Mełko zaatakował, bo tak to obrażenia spell damage'u nie dostanie Tyranden, ale trudno się mówi. W następnej turze już dostanie. Bum, bum, bum. I teraz on dostał spell damage,
Więc ona zadaje już jeden więcej, nie? Możemy nawet zrobić tak, powiedzmy. Ogólnie to wszystko, co teraz widzicie, to jest taki bardziej tutorial i wprowadzenie, nie? Pierwsza kraina to jest taka raczej nudnawa. Ja tam chyba nawet nie miałem ani razu jakiejś takiej sytuacji krytycznej. Czegoś takiego. W drugiej dopiero coś się więcej zaczęło dziać. A to jest ogólnie też proste i to jest też normal, nie? Bo jeszcze jest heroik. Dobra, dostaliśmy dwa pakiety. Doświadczenie oczywiście wszyscy dostają. Król Lisz odblokował sobie znowu umiejętkę. Zadaj 6 punktów obrażeń wrogowi lub przywróć 10 punktów zdrowia przyjaznej postaci. No, czyli heal plus damage. A każdym razem, gdy przyjazna postać zaatakuje w tej turze, daj jej plus 1 plus 2. To jest całkiem spoko jako supportowanie. Szczególnie jak ktoś ma furię wichru. Dobra, i tutaj mamy ukończony kolejny ten stage. Pyk, 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 pyk. I odblokowujemy sobie nagrody. A, ktoś coś pytał. Czy jak szanujesz konkretne przygody, to ich trakcje będą się zmieniać w każdej rundzie? Tak. Wszystkie te... Całe to drzewko jest wygenerowane losowo i za każdym razem wygląda to inaczej. Dobra. To twoja szansa, żeby mi zaimponować. Okej. Okay. Zbieraj rynsztunek. Dostaliśmy Korneliusza i dalej w sumie mamy to samo. A nie, przepraszam, tutaj mamy serenę do wytentegowania. O, i teraz możemy sobie odblokować punkt podróży, odblokuj zlecenia heroiczne. Czyli będziemy mieli heroiki. I przyznam się szczerze, że heroika ani razu nie robiłem. Nie wiem dlaczego. Ale mamy teraz heroiki też odblokowane. I możemy sobie pójść na serenę. Zakładam, że więcej coinów tutaj dostaniemy. I że będzie trudniej. Sprawdźmy to. I teraz tak, czy ja mogę z tego wyjść, żeby zobaczyć, czy da się zresetować? Znaczy nie, chyba się nie da. I tutaj możemy sobie iść na łatwiznę dosyć i może tak zrobimy. Dobra, najpierw pokonajmy tego. A jest opcja zdobywania golda, czy tylko wydawać tu można? No, grasz, dostajesz expa. Exp leveluje ci ścieżkę nagród i dostajesz golda. To jak w całym Hearthstone'ie. Tu jest jakiś zielony, więc co my chcemy? Czerwonego. Co tam miał? Aha, ona miała. Ty, chwilę! Ile to ma kurwa życia? Oh my fucking god! Dobra, to chyba jednak porwałem się z motyką na słońce. To ma 10 ataków. Okej. Przed władcą śmierci. To chyba nie będzie takie proste do pokonania, coś mi tak wydaje. Zmniejszmy mu atak. Dobra, to heroik chyba jednak nie jest na najszybszy. Było napisane, że 10 poziom. Wiesz co, ja robiłem na 25 poziom i tam nie miały 10 ataku ziomeczki, nie? Gromiło. Dobra, ziomek, ty to raczej nie przeżyjesz. Też nie wydaje mi się, byś miał przeżyć. Więc chyba skończymy z heroikiem bardzo szybko.
Co ciekawe, nawet jak odpadniemy... Nawet jak odpadniemy, to coś tam dostaniemy, nie? Nie wiem, ile się dostaje za odpadnięcie na pierwszym stage'u, bo to mi się jeszcze nie udało. A nie, na pierwszym się chyba nic nie dostaje. Okej. No dobra, czyli heroik raczej odpada na razie.